Dzień dobry. 16 grudnia minionego już roku opublikowałem na tym kanale film, w którym opisuję efekt krioskopowy i wyjaśniam, dlaczego sypiemy sól na ulicę. W materiale tym padły następujące słowa. Pamiętajmy też, że taki lód na przykład topi się, gdy wywiera się na niego odpowiednio duże ciśnienie. To jest podstawa jazdy na łyżwach. Gdy nasz ciężar spoczywa na niezbyt dużych płozach, ciśnienie topi lód i tak naprawdę ślizgamy się nie po ciele stałym, ale po cieniutkiej warstwie cieczy, która później szybko zamarza. Szybko w komentarzach pospieszyliście ze sprostowaniami wskazującymi na to, że moje wyjaśnienie fenomenu, jakim jest jazda na łyżwach, jest błędne. I rzeczywiście, już pobieżne przeczesanie internetu wskazywało na inne mechanizmy tłumaczące, dlaczego da się po lodzie ślizgać. Dlatego też zasiadłem do przygotowania tego materiału, żeby wszystkich przeprosić i uderzyć się w pierś, przyznając, że was straszliwie oszukałem. Problem w tym, że szybko zdałem sobie sprawę, iż każdy z tych proponowanych mechanizmów jest przez naukowców podważany i że brakuje danych eksperymentalnych. Wszystko wskazywało na to, że nie mamy pewności co do tego, dlaczego lód jest śliski. Aż tu nagle trafiłem na publikację, której współautorem jest mój były wykładowca i w czasie godzinnej rozmowy z nimi, pierwszym autorem wspomnianej pracy, zostałem zapewniony, że pierwotnie w tym filmie z grudnia zeszłego roku wcale nie skłamałem. Choć całej prawdy też nie powiedziałem, bo rzec, że to skomplikowane, to jak nie powiedzieć nic. A ja po wszystkim już nigdy nie spojrzę na lód tak samo jak kiedyś. Zacznijmy od tego nieszczęsnego ciśnienia. Co z nim jest nie tak? Przecież rzeczywiście może ono topić lód. Wszyscy widzieli na pewno gdzieś w internecie te eksperymenty, w których obciążony metalowy drut przechodzi przez blok lodu. Lokalnie ciało stałe topi się pod wpływem ciśnienia właśnie, a potem z powrotem zamarza. Więc w tym wypadku mankamenty są dwa. Po pierwsze, jeżeli poszukamy w tablicach stałej, która wiąże wywierane ciśnienie ze spadkiem temperatury topnienia, okaże się, że wynosi ona tyle. Czyli w delikatnym uproszczeniu, że jeżeli zimą do lodu, o ile go znajdziemy w naszym klimacie, przyłożymy ciśnienie równe 1 Pascal, to temperatura topnienia lodu zmniejszy się o jakieś 74 miliardowe Kelwina. Czy to dużo? Nie. To zaledwie 7 tysięcznych stopnia Celsjusza na atmosferę, czyli 90-kilogramowy mężczyzna stojący na szerokich na milimetr i długich na 45 cm płozach obniży temperaturę topnienia lodu o jakieś 14 setnych stopnia Celsjusza. A lód jest przecież śliski nawet kiedy się po nim wchodzi w butach, które mają większą powierzchnię, a więc wywierają mniejsze ciśnienie. Jeżeli chcielibyśmy stopić lód tylko naszą masą, właśnie w ten sposób wywierając ciśnienie, musielibyśmy mieć absurdalnie małe łyżwy o powierzchni kontaktu z lodem rzędu milimetrów kwadratowych. Ciśnienia, które wtedy by były generowane, bez trudu lód by kruszyły, a i tak nie zawsze by to działało, bo rzućcie okiem na ten wykres. To tak zwany diagram fazowy, który pokazuje, w jakiej temperaturze i pod jakim ciśnieniem woda jest ciałem stałym albo cieczą w tym wydaniu. Bo akurat na tym diagramie nie ma gazu, on jest nam w tych rozważaniach niepotrzebny. Więc linie ciągłe oznaczają równowagę cieczy i lodu. Można więc sprawdzić, w jakiej temperaturze lód się topi pod różnymi ciśnieniami albo jakie ciśnienie trzeba nań wywrzeć, żeby stopił się w konkretnej temperaturze. No i co?
I okazuje się, że w miarę jak temperatura spada, ciśnienie tego współwystępowania fazy ciekłej i stałej staje się coraz wyższe i wyższe i wyższe, aż dochodzimy do minus 20 stopni Celsjusza, w których nasz diagram nie przewiduje równowagi cieczy z ciałem stałym. Jeżeli wykluczymy takie zjawisko jak przechłodzoną ciecz, ale dzisiaj o tym w ogóle nie rozmawiajmy przez chwilę. Poniżej tej temperatury, poniżej tych 20 stopni Celsjusza, czy minus 20 stopni Celsjusza, mamy już tylko różne odmiany lodu, które, żeby nie wiem co, nie będą mogły współistnieć z ciekłą wodą. A nie ulega wątpliwości, że lód pozostaje śliski poniżej tej temperatury. Gdyby ten opisany przeze mnie mechanizm miał odpowiadać za jazdy na łyżwach, to ta w skrajnym mrozie powinna być po prostu niemożliwa. Co więc, jeśli nie ciśnienie? Może tarcie płuc o lód topi tenże, umożliwiając ślizganie się po ciele stałym? Bo jak będziemy pocierać jedną ręką o drugą, to wygenerujemy ciepło, prawda? Więc płozy łyżew mogą robić to samo, tylko w mikroskali. No cóż, to też nie wszystko tłumaczy. Nie tłumaczy na przykład tego, dlaczego lód jest śliski od momentu, kiedy na nim stajemy i niekoniecznie się szybko przesuwamy na płozach czy łyżwach. Gdy bada się ślady przejazdu po lodzie właśnie na łyżwach z pomocą kamer termowizyjnych, nie widać tam temperatur wystarczająco wysokich, aby topnienie mogło zajść. Co akurat, tu muszę być uczciwy, może wynikać z ograniczeń sprzętowych. Niemniej hipoteza związana z topieniem przez tarcie w literaturze naukowej funkcjonuje, ale ma dużo dziur, ma dużo mankamentów. Jest też dużo bardziej złożona, niż może się w pierwszej chwili wydawać. Co począć, jeśli nie skłonimy się ku niej? No w sukurs może nam przyjść jeszcze inna obserwacja, a mianowicie taka, że jeżeli weźmiemy dwie schłodzone poniżej zera kostki lodu i mocno przyciśniemy je do siebie, ciągle poniżej temperatury zamarzania, a więc i topnienia, okaże się, że przymarzną do siebie, że się połączą. Dlaczego? No, wiemy, że ciśnienie z pewnością jest za małe, by część wody stopić. Nie ma żadnego pocierania, które mogłoby generować czy dostarczyć ciepła, a jednak takie dwie kostki mogą się połączyć, mogą do siebie przymarznąć. To znaczy, że musiała być między nimi ciekła woda i pytanie, skąd się wzięła? Otóż zawsze tam była. W sensie na powierzchni każdej z kostek. Czy lodu, każdej powierzchni lodu. Może to wydawać się bezsensowne i idiotyczne. Zmieńcie jednak zdanie, gdy opowiem wam trochę więcej o premeltingu. Czyli zjawisku, które w naszym ojczystym języku mogłoby się nazywać przedtopieniem. Fenomenie, dzięki któremu powstają płatki śniegu i przesuwają się lodowce. Pierwszy raz już w 1842 roku wspomniał o nim Michael Faraday, tłumacząc w ten sposób, dlaczego płatki śniegu łączą się ze sobą, gdy lepimy z nich kulki. O co chodzi? O to, że w każdej temperaturze na powierzchni każdego ciała stałego wykształca się mikroskopijna warstewka cieczy. Tym grubsza, tym wyższa jest temperatura. Dla lodu te grubości to zwykle nanometry. Maksymalnie możemy się zbliżyć do mikrometrów ciekłego H2O na powierzchni, czy w zasadzie możemy się zbliżyć do mikrometra, dziesiątych części mikrometra ciekłego H2O na powierzchni. To właśnie te warstwy zamarzły w tym eksperymencie z dwiema ściśniętymi ze sobą kostkami lodu. Są one też na powierzchni płatków śniegu, umożliwiając po pierwsze ich wzrost, a także zlepianie się ze sobą, gdy lepimy kulki. No i wreszcie, niezależnie od wywieranego na lód ciśnienia czy tarcia, premelting zagwarantuje nam, że na powierzchni lodu znajdzie się trochę wody, na której można się ślizgać, czy po której można się ślizgać. W zależności od temperatury, jak mówiłem, to będzie kilkaset nanometrów cieczy, czy raczej, że już mam być taki skrupulatny, quasi cieczy, bo nie jest to dokładnie taka sama woda jak w temperaturze pokojowej i pod ciśnieniem atmosferycznym. To taka dygresja. I uprzedzając pytania,
i wracając do tego wykresu, który już widzieliśmy, ta warstwa występuje też na powierzchni lodu poniżej 20 stopni Celsjusza, czyli w temperaturze, w której duże ilości ciekłej wody nie mają z punktu widzenia termodynamiki prawa istnieć. No to co? Temat załatwiony. Można się rozejść. Dawid się pomylił. Tylko, że nie. Byłem gotowy, naprawdę byłem gotowy, żeby tak zakończyć ten odcinek, ale jest jeden mały, malutki problem. Autentycznie, ostatnią pracą, jaką pierwotnie planowałem przeczytać, była ta popełniona przez Daniela Bona w 2019 roku. Zwraca on w niej uwagę na trzy rzeczy. Po pierwsze, premelting jest uniwersalny. W sensie każde ciało stałe się tak zachowuje, ale woda jest jedyną substancją, jaką znamy, na której da się jeździć na łyżwach. Po drugie, ciekła woda jest słabym lubrykantem. Jest mało lepka, więc łatwo jest ją wycisnąć z małych przestrzeni. Teoretycznie więc powinna wyciekać pomiędzy płozy a lodu. No i pomyślałem sobie wtedy, przecież on ma rację, bo jest jeszcze trzecia rzecz, jak nałożę łyżwy, to nie pojadę po bloku aluminium, nie zrobię też tego na mokrych płytkach łazienkowych. Bon postuluje, że tutaj ważna jest jeszcze kruchość lodu, to też o czym wspomniałem, że może powstać taka drobna zawiesina, czy generalnie zawiesina drobnych kryształków lodu, skruszonych kryształków lodu w wodzie, która ma wielokrotnie lepsze właściwości lubrykacyjne. Przypomniałem sobie, że w jednej z wcześniej przeczytanych publikacji autorzy pisali o tym, że spod płuc wylatują takie drobne kryształki lodu, a nie krople wody, i w natłoku tych nie najłatwiejszych do ogarnięcia hipotez byłem już gotowy zarzucić temat, aż trafiłem na tę pracę. Pracę, w której autorzy opisali wyniki symulacji modelującej zachowanie cząsteczek, czy wręcz pojedynczych atomów na powierzchni lodu, w momencie, gdy przesuwa się po nich ciało stałe. Miałem to szczęście, że jednym z autorów był mój wykładowca z czasów studenckich. Udało mi się z nim i, jak już wspomniałem, pierwszym autorem tej pracy porozmawiać i dzięki tej rozmowie czuję się wystarczająco kompetentny, aby opisać wam najbardziej prawdopodobny mechanizm śliskości lodu. Zacznijmy od tego, że ma miejsce premelting. Na powierzchni lodu jest quasi ciekła woda. Kiedy w symulacji po takim lodzie przesuwane było hydrofilowe, czyli lubiące wodę, ciało stałe, dochodziło do ciekawego zjawiska, w którym część tej cieczy z warstwy premeltingu przesuwała się razem z ciałem stałym, część pozostawała związana z lodem, przyczepiona tak jakby delikatnie do lodu, bo nie na sztywno, a część pełniła rolę lubrykantu. Powierzchnia metalu zwykle jest właśnie hydrofilowa, więc najprawdopodobniej takie zjawisko trójpodziału zachodzi w przypadku jazdy na łyżwach. Przy przesuwaniu hydrofobowego ciała stałego, taka dygresja, cząsteczki wody dyfundowały niezależnie od poruszającej się powierzchni. Mówię o tym, żeby podkreślić, iż zarówno jedno, jak i drugie zachowanie, w sensie hydrofilowe i hydrofobowe ciało stałe przesuwane po lodzie, umożliwia według tej symulacji poślizg. I jakby tego było mało, z analiz wynika, że przyłożone ciśnienie nie tylko może zwiększać grubość warstwy premeltingu, topiąc więcej warstw cząsteczek, ale jeszcze sprawia, że ciekła woda w tej warstwie środkowej, poślizgowej, staje się tak jakby bardziej ciekła, że wiązania wodorowe pomiędzy składającymi się na nią cząsteczkami można łatwiej zerwać. W pewien sposób mamy podstawy stwierdzić, że nacisk, że ciśnienie sprawia, że woda staje się lepszym lubrykantem. W tym wszystkim przyczepić się można do jednej rzeczy, do symulacji. Bo ona zakładała takie idealne sytuacje. Idealnie płaskie ciało stałe przesuwane po idealnie płaskiej powierzchni lodu. A świat, jak niestety wiemy, idealny nie jest. Również zdaniem badaczy, z którymi rozmawiałem. I paradoksalnie to akurat przemawia na naszą korzyść. W takim nieidealnym świecie każda nierówność jest miejscem, w którym wygenerowane może być
bardzo duże ciśnienie pomiędzy płozami a lodem. Takie ciśnienie, które lód kruszy, tworząc niewielkie kryształki. Takie ciśnienie, które zwiększa znacznie grubość warstwy premeltingu na powierzchni ciała stałego oraz takie ciśnienie, które wreszcie poprawia właściwości poślizgowe wody. To, że część tej warstwy premeltingu trzyma się powierzchni hydrofilowych, czyli wodolubnych ciał stałych, a takim jest też lód, może dodatkowo stabilizować tę zawiesinę kryształków lodu i skutkuje tym, że łatwiej jest nam się po niej ślizgać, co, przypominam, postulował na podstawie eksperymentu Bond, ten, który sprawił, że padło brzydkie słowo w tym filmie. Jeżeli przyjmiemy, że to jest dominujący mechanizm umożliwiający jazdę na łyżwach, muszę podkreślić, że kluczowy jest tu nie premelting, a to, co z układem robi ciśnienie generowane przez łyżwiarza. Mówiąc to, co powiedziałem w filmie o sypaniu soli, nie poświadczyłem nieprawdy. Choć stało się to, będę szczery, trochę przypadkowo i niewykluczone, że kolejne lata sprawią, że o tajemnicach jazdy na łyżwach dowiemy się więcej. Może rzeczywiście okaże się, że kluczowe, nie wiem, jest ciepło generowane przez tarcie. Póki co jednak nasza wiedza na ten temat nie sprawia, że muszę w moją biedną pierś się uderzać. Niemniej będę śledził temat i jeżeli sytuacja ulegnie zmianie, pospieszę, by to zrobić. Do zobaczenia. Do usłyszenia.